Państwo Przewodniczący, Wysokie Komisje, Państwo Ministrowie. Ja się odniosę tylko do dokumentu druk 972, Strategia Rozwoju Kraju do 2020. I nie chcąc się powtarzać, powiem tylko o pieniądzach, o finansach. Przytoczę to, co jest napisane w tym dokumencie. Od 2009 roku tworzony jest nowoczesny system zarządzania rozwojem kraju. Jego ramy oparte są na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 roku. Wtedy była pełna świadomość autorów tego dokumentu. Zresztą nie wiem, czy określanie tego opracowania mianem dokumentu nie byłoby jednak mimo wszystko nadużyciem. Cytuję, co ten dokument zawiera. Pogłębia się nierównowaga finansów publicznych. Strona siódma, jeśli ktoś jest zainteresowany. Panie Przewodniczący, czy drugi mikrofon, gdybym użył, to jestem w stanie zagłuszyć czy przekrzyczyć tutaj? Państwo, jednak proszę, no nie ma obowiązku uczestniczyć, ale grzeczność wymaga, żebyśmy jednak udawali, że słuchamy przynajmniej. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za to końcowe szczególnie stwierdzenie. Mówię, podaję miejsce, siódma strona diagnozy. Deficyt sektora finansów publicznych jest wyższy od średniej w Unii Europejskiej i zwiększył się od 1,9 PKB w 2007 roku do 7,8 PKB w roku 2010. Natomiast jeśli chodzi o deficyt w tym roku, to trudno się jest, będąc odpowiedzialnym, odnieść, bo nie wiadomo, co to będzie. Piszecie Państwo dalej. Skuteczność egzekwowania prawa. Wskaźnik u nas to jest 0,687 tysięcznych dla średniej Unii Europejskiej 1,5. Odnosząc się jeszcze tutaj do wypowiedzi jednego z przewodniczących, panie przewodniczący, byłbym ostrożny, żeby sukcesy samorządów okupione olbrzymim wysiłkiem finansowym przypisywać rządowi, bo ten olbrzymi wysiłek finansowy to konkretnie. Dług sektora samorządu terytorialnego na koniec 2007 to 24,5 miliarda złotych. Na koniec ubiegłego roku to około 70 miliardów złotych. Prawie trzykrotnie, i przypomnę, że różnica w zadłużaniu się sektora samorządu terytorialnego, a sektora, nazwę z uproszczeniu, państwowego, polega na tym, że sektor samorządu terytorialnego zadłużenie całe musi przeznaczyć na wydatki majątkowe. Natomiast jeśli chodzi o sektor państwowy, to 95% tego wzrostu zadłużenia, jak wszyscy wiemy, analizując sprawozdanie z wykonania budżetu co roku, jest przejadane, a resztę, jedynie 5%, to są wydatki majątkowe. Mowa jest o świetnym wykorzystaniu środków unijnych, a więc opierając się na dokumencie, jakim jest sprawozdanie rządowe z wykonania budżetu za rok ubiegły, w części 27 informatyzacja, gdzie tak ponoć bardzo dobrze jest, wykorzystanie środków unijnych to jest około 50% planu. Szanowni Państwo, to są fakty. I jeszcze parę zdań. Piszecie Państwo priorytetowe kierunki interwencji publicznej. Pięknie to brzmi. Uzdrowienie finansów publicznych. Reformy niezbędne do realizacji priorytetu, jakim jest uzdrowienie finansów publicznych, mają polegać na jednoczesnym zwiększaniu rygorów oszczędnościowych, racjonalizacji wydatków budżetowych oraz zapewnienie zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Celem przeprowadzanych zmian będzie nie tylko zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych, lecz także zapewnienie trwałości osiągniętych zmian, zabezpieczenie środków na inwestycje oraz zwiększenie bodźców skłaniających do intensywniejszego inwestowania i oszczędzania. I chwalicie się, że dzięki wprowadzanej regule wydatkowej nowe wydatki sztywne budżetu nie będą rosły realnie szybciej niż 1% w kraju. Racjonalizacji ulegną również wydatki na administrację publiczną, zatrudnienie w sektorze publicznym.
A ile zwiększyliście zatrudnienie? Zwiększenie dochodów budżetowych będzie możliwe dzięki zmianom w systemie podatkowym. Szanowni Państwo, a co możemy powiedzieć? Przecież system podatkowy się rozleciał. W czasie pierwszego czytania nad tak zwaną nowelizacją budżetu państwa mieliśmy tego dowody. Nie istnieje. Całe szczęście. Gospodarka się rozwija minimalnie, bo poniżej 0,8%. Podatki, wpływy, dochody spadają. Jakieś tłumaczenie eksportem, szanowni państwo, nie trzyma się kupy. Trzeba być odpowiedzialnym za słowa. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to był temat poruszany precyzyjnie, szczegółowo na sali plenarnej. Szanowni państwo, co dalej? Pogorszyła się ściągalność podatku i konkretnie ze sprawozdania wykonania budżetu za ubiegły rok wiemy o tym, że ta ściągalność pogorszyła się o ponad 18%. Szanowni państwo, pan minister finansów chwali się, nie wiem dlaczego, czy to jest powód do chwalenia się, że jakimś kagańcem nad bezpieczeństwem finansów publicznych jest elastyczna linia kredytowa dolarowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Panie ministrze, czy pan wie, ile kosztuje nas ta linia kredytowa, ta optymalna dla naszej gospodarki linia kredytowa? I czy pan wie, że z tej linii kredytowej nie skorzystaliśmy ani na 1 cent, bo jest to w dolarach, jak powiedziałem? Natomiast około 70 milionów dolarów są koszty tej linii kredytowej. Szanowni państwo, to jest wszystko zapisane w tym dokumencie. W dokumencie oraz dokumentach, które tutaj przywoływałem. Natomiast panie ministrze, mówimy o strategii rozwoju kraju do 2020. Konkretnie, co proponujecie? W tym dokumencie powinny być zawarte te propozycje rządu. Albo chociaż zasygnalizowane, natomiast pakiet gotowych projektów ustaw, rozwiązań gotowych, systemowych powinien już być po debatach. Panie ministrze, jak możemy wiarygodnie podchodzić do zapisów w tymże dokumencie? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.